Podczas każdego etapu górskiej odysei wędrujemy i sprzątamy polskie góry i lasy. Ale najważniejsze są codzienne działania, które każdy z nas może podejmować. Dobre przykłady, jak walczyć z zaśmiecaniem na co dzień, poznaliśmy podczas tego odcinka naszej wyprawy. Spotkaliśmy się m.in. z prezydentem Wałbrzycha, a także z leśniczką Agnieszką z Nadleśnictwa Śnieżka. Kilku lat prowadzimy kampanię, program, który jest realnym programem zmniejszenia zużycia plastiku w mieście. Ja przypominam, że miasto, jego agendy, jego instytucje podległe miastu od prawie już 3 lat w ogóle nie korzystają z plastiku wszędzie tam, gdzie można tą zasadę stop plastik zastosować, a więc chodzi o butelki, chodzi o worki plastikowe, chodzi o różnego rodzaju sprzęt jednorazowy, który może być zastąpiony albo po prostu którego nie trzeba tyle używać. Drodzy Państwo, butelka pełna wody jest dużo cięższa w plecaku niż pusta butelka. Także jeżeli macie miejsce w plecaku i siłę, żeby tą butelkę z wodą wnieść na górę, to bardzo Was proszę, znajdźcie w sobie też siłę, żeby tą pustą butelkę znieść również na dół i wynieść ją po prostu z lasu.